Czwarta edycja ratowania zabytków naszej małej ojczyzny już za nami. Jest to konkurs skierowany do uczniów szkół, przedszkoli, ognisk pracy pozaszkolnej, nie tylko województwa śląskiego, ale opolskiego i dolnośląskiego. Z każdym rokiem impreza zyskuje na popularności, ucząc wrażliwości na historię miejsc, w których mieszkamy. W Centrum Edukacyjnym błogosławionego Jana Pawła II w Gliwicach można było przenieść się do historii, a to wszystko za sprawą licznych prac przedstawiających zamki, kościoły, ale i nie tylko. Prezentowane prace powstały w ramach konkursu Ratowanie zabytków naszej małej ojczyzny. Ja myślę, że tu się stworzyła taka piękna klamra dla konkursu równoległego, który organizujemy już 11 rok. To jest Śląsk, moja mała ojczyzna i tam również w kategoriach od 0 do 20 lat, ale w jeszcze szerszej kategoriach, jeśli chodzi o rodzaj wykonywanych prac. I chciałyśmy to sklamrować w taki sposób, że tamten konkurs połączony z ratowaniem zabytków. Podczas finałowej gali czwartej edycji konkursu organizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Gliwicach prezentowane były m.in. makiety zabytków, rysunki, fotografie, a także prezentacje multimedialne. Nie zabrakło także występów artystycznych. Że taką wizytówką jest to, że w tym roku było 319 prac plastycznych. Zaczynaliśmy od 100 kilku, a w tym roku było plastycznych 319, multimedialnych jest około 20. Prace przestrzenne, jak za mną widać, jest w ramach 10. Są albumy jeszcze, fotografie i film. Konkurs skierowany był do uczniów przedszkoli, szkół oraz członków ognisk pracy pozaszkolnej, nie tylko województwa śląskiego, ale i opolskiego oraz dolnośląskiego. A jakie są pozytywne aspekty tego konkursu? Uczą wrażliwości młodego człowieka na to, co się dzieje wokół niego. Pokazują, że wokół są rzeczy, które trzeba ratować, że to jest historia, że to jest nasza tradycja. Jestem przekonany, że kultywuje tą tradycję dbania o zabytki i myślę, że takie perełki, które ci młodzi ludzie, nawet dzieci zauważyły, czasami my dorośli nie widzimy tego, przejeżdżając obok tych budynków, tych miejsc codziennie. Konkurs uczy także historii miejsc, które znajdują się w naszym otoczeniu, a także ich poszanowania. Następna edycja ratowania zabytków naszej małej ojczyzny już za rok.